Dzień dobry Państwu. W poprzednim odcinku omawialiśmy teoretyczne założenia próby kalorycznej, natomiast w tym odcinku będziemy omawiać praktyczny aspekt wykonania próby kalorycznej, czyli jak to wygląda w rzeczywistości. Mamy tutaj na schemacie kanały półkoliste, lewy, prawy, czyli te elementy błędnika, które w próbie kalorycznej są bezpośrednio stymulowane. W obrębie tego kanału półkolistego widać takie rozszerzenia, to jest bańka, a w nich są komórki zmysłowe, które są bezpośrednio stymulowane przez przepływający w kanale płyn zwany endolimfą. I teraz zobaczmy, co będzie się działo w przypadku w pierwszej próbie kalorycznej. Będziemy stymulować lewy błędnik zimnym powietrzem. Ochładzanie endolimfy zimnym powietrzem w błędniku spowoduje, że ta endolimfa stanie się cięższa, czyli zacznie opadać w dół, czyli zacznie krążyć w tym kierunku, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Tak? W tym samym kierunku zacznie poruszać się wolna faza oczopląsu, czyli w stronę lewego błędnika. Natomiast szybka faza oczopląsu, względem której określamy kierunek oczopląsu, zacznie poruszać się w kierunku przeciwnym, czyli w stronę prawego błędnika. Reasumując, stymulowanie lewego błędnika zimnym powietrzem spowoduje, że uzyskamy oczopląs w stronę prawego błędnika. Zobaczmy, czy tak będzie w rzeczywistości. Dobrze, rozpoczynamy stymulację. Stymulujemy lewe ucho zimnym powietrzem. Uwaga. Oczy otwarte. Obliczenie w dół od 130. Do 20. 110. 100. Dziewięćdziesiąt. Osiemdziesiąt. Siedemdziesiąt. Pięćdziesiąt. Czterdzieści. Trzydzieści. Dwadzieścia. Dziesięć. Tak, widzieliśmy, że w rzeczywistości stymulowanie lewego błędnika zimnym powietrzem spowodowało oczopląs w kierunku prawego błędnika. A teraz druga próba w teście kalorycznym. Będziemy stymulować prawy błędnik zimnym powietrzem. Zobaczmy, co wtedy się będzie działo. Ochładzanie endolimfy w kanale półkolistym prawego błędnika spowoduje, że endolimfa stanie się cięższa, zacznie opadać w dół, czyli krążyć w tą stronę, czyli w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. I w tym samym kierunku będzie poruszać się wolna faza oczopląsu. Natomiast szybka faza oczopląsu zacznie poruszać się w stronę przeciwną, czyli w stronę ucha lewego. Czyli reasumując, stymulowanie prawego błędnika zimnym powietrzem powinno spowodować porażenny oczopląs w stronę lewego błędnika. I zobaczmy,
czy rzeczywistości tak się stanie. Ok, zaczynamy stymulację prawego ucha zimnym powietrzem. Obliczenie w dół od 130. Dwadzieścia. Sto dziesięć. Sto. Dziewięćdziesiąt. Osiemdziesiąt. Siedemdziesiąt. Pięćdziesiąt. Czterdzieści. Trzydzieści. Dwadzieścia. Dziesięć. Widzieliśmy rzeczywiście stymulowanie błędnika prawego zimnym powietrzem spowodowało oczopą stronę lewą. A teraz trzecia próba przebiegu testu kalorycznego. Będziemy stymulować lewy błędnik ciepłym powietrzem i zobaczmy, co się wtedy stanie. Ogrzewanie endolimfy w lewym błędniku ciepłym powietrzem spowoduje, że ta endolimfa stanie się lżejsza i zacznie unosić się do góry, czyli zacznie krążyć w tą stronę, czyli stronę przeciwną do kierunku wskazówek zegara. I w tą samą stronę zacznie poruszać się wolna faza oczopląsu. Natomiast szybka faza oczopląsu zacznie poruszać się w stronę przeciwną, czyli w stronę lewego błędnika. Czyli reasumując, stymulowanie lewego błędnika ciepłym powietrzem spowoduje oczopląs w stronę lewego błędnika, czyli tego samego błędnika, który jest stymulowany. Jest to oczopląs podrażnieniowy w lewą stronę. I zobaczmy, czy tak się stanie. Dobrze, teraz stymulujemy lewą po ciepłym powietrzu. Obliczenie w dół od 130. 120. 110. 100. 90. 80. 70.
60. Pięćdziesiąt. Czterdzieści. Trzydzieści. Dwadzieścia. Dziesięć. Zero. Tak, rzeczywiście widzieliśmy, że stymulowanie lewego wodnika ciepłym powietrzem spowodowało oczopląc w lewo. A teraz ostatnia, czwarta próba w teście kalorycznym. Będziemy stymulować prawy błędnik ciepłym powietrzem. Zobaczmy, co wtedy się stanie. Ogrzewanie endolimfy w prawym błędniku spowoduje, że stanie się ona lżejsza i przez to zacznie unosić się do góry, czyli krążyć w tą stronę, zgodnie ze wskazówkami zegara. I w tą samą stronę zacznie poruszać się wolna faza oczopląsu, czyli w lewą stronę. Natomiast szybka faza oczopląsu będzie poruszać się w stronę prawą, czyli w tą stronę. Reasumując, stymulowanie prawego błędnika ciepłym powietrzem powinno wyzwolić oczopląs w stronę prawą, czyli w stronę stymulowanego błędnika. Jest to tak zwany podrażnieniowy oczopląs w stronę prawą. Zobaczmy, czy tak będzie w rzeczywistości. Dobrze, stymulujemy ucho prawe ciepłym powietrzem. Obliczenie w dół od 130. Sto dwadzieścia. 110. 100. 90. 80. 70. 60. Pięćdziesiąt. Czterdzieści. Trzydzieści. Dwadzieścia. Dziesięć. Zero. Tak, widzieliśmy w badaniu, że rzeczywiście stymulowanie prawego błędnika ciepłym powietrzem spowodowało oczopląs w stronę prawą, czyli w stronę tego błędnika, który właśnie był stymulowany. To wszystko w zakresie
praktycznego aspektu wykonania próby kalorycznej, natomiast wyniki próby kalorycznej oraz ich interpretacje omówimy już w kolejnym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.